Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj dalszy ciąg informacji na temat NoFap. Jeśli nie oglądałeś poprzedniego odcinka i nie wiesz, czym jest i na czym NoFap polega, to zapraszam Cię do obejrzenia poprzedniego filmu. Link w opisie obecnego tego filmu, którego właśnie oglądasz. Zapraszam. Zatem, czy pornografia ma naprawdę taki zły wpływ na nasz organizm? Jest mnóstwo badań na ten temat, które dotyczą wielu sfer naszego funkcjonowania. Zdecydowałem, że wybiorę kilka najciekawszych, aby pokazać Wam zakres wpływu pornografii na naszą psychikę. Badania wykazały, że nadmierne oglądanie pornografii ma praktycznie takie same wskaźniki jak inne uzależnienia od narkotyków czy alkoholu. Spotykamy się tutaj m.in. z brakiem czerpania przyjemności z innych rzeczy, z problemami z koncentracją czy z problemami z motywacją. Co najważniejsze, pornografia ma najgorszy wpływ na nie w pełni wykształcone układy nerwowe, czyli na dzieci i nastolatków. Wtedy kompulsywne oglądanie pornografii jest bardzo szkodliwe, tak samo jak korzystanie z alkoholu czy z narkotyków w tak młodym wieku. Dobrze, przejdźmy zatem do badań. W jednym badaniu naukowcy sprawdzali umiejętność odraczania gratyfikacji przez osoby oglądające pornografię. Było to bardzo proste zadanie w stylu: możesz otrzymać $10 teraz, albo $20 za tydzień, tylko oczywiście musisz ten tydzień zaczekać. Decyzja należy do Ciebie, którą sumę wybierzesz. Okazało się, że osoby, które częściej oglądają pornografię, mają większy problem z odraczaniem gratyfikacji, z odraczaniem tej nagrody, czyli tych $20 w tym przypadku. Co więcej, w tym samym badaniu okazało się, że osoby, które na 3 tygodnie zrezygnowały z oglądania pornografii, były bardziej skłonne do odraczenia swojej nagrody, czyli tych $20. A jak umiejętność odraczania gratyfikacji jest ważna? Radzę zapoznać się z eksperymentem Marshmallow Test. Link do tego również zamieszczę w opisie filmu, ale skracając to do jednego zdania, można powiedzieć, że umiejętność odraczania gratyfikacji jest kluczem do osiągania celów w życiu. Jedziemy dalej. W kolejnym badaniu ponownie została potwierdzona teza o odraczaniu gratyfikacji oraz stwierdzono, że osoby, które zrezygnowały z oglądania pornografii, były bardziej skłonne do altruistycznych zachowań, były również bardziej skłonne do podejmowania ryzyka oraz były bardziej otwarte, czyli po prostu chętnie nawiązywały kontakty z innymi ludźmi. Kolejne badanie pokazało spore problemy osób uzależnionych od pornografii ze wschodem oraz z innymi problemami seksualnymi, jak na przykład problem z osiągnięciem orgazmu. Czyli widzimy, że nie tylko sfera psychiczna, ale również sfera typowo fizyczna, również seksualna, może tutaj ucierpieć. Kolejne badanie jest według mnie bardzo istotne, bo mówi o rzeczywistych zmianach w naszym układzie nerwowym. Osoby, które regularnie oglądają porno przez lata, mają mniejszą liczbę połączeń nerwowych oraz mniejszą masę substancji szarej w układzie nagrody. Tak, w układzie nagrody. Czyli mówiąc prosto, oglądając porno, nasz układ nagrody się po prostu zużywa, co dalej może prowadzić do problemów z motywacją czy z podejmowaniem decyzji. I druga bardzo ważna rzecz. Częste korzystanie z pornografii może prowadzić do zmniejszenia aktywacji układu nagrody w czasie realnego seksu. Co za tym idzie, możemy stracić zainteresowanie naszym partnerem czy seksem w ogóle. Badania również wskazują na problemy z koncentracją czy z pamięcią po zbyt częstym oglądaniu pornografii. Również odkryto związek, odkryto korelację pomiędzy częstym oglądaniem pornografii a problemami z lękiem czy depresją. Dlatego osoby, które mają tego typu tendencje depresyjne czy lękowe, w ogóle nie powinny oglądać pornografii albo powinny, jeżeli już to robią, powinny ją odstawić na bok. Jak widzimy, pornografia nie ma zbyt dobrego wpływu na naszą psychikę. Ale co najważniejsze, nasz układ nerwowy jest na tyle plastyczny, że jeżeli odstawimy oglądanie pornografii, to bez problemu może on wrócić do stanu poprzedniego sprzed oglądania porno. I znowu w bibliografii, w opisie filmu zamieszczę link do całej grupy badań na temat wpływu pornografii na całe nasze życie. Zatem jeżeli nie zaspokoiłem Waszej ciekawości dostatecznie, albo jeżeli jesteście po prostu ciekawi innych badań, to zapraszam Was do tamtej strony. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i za to, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia.